Witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj sobie zrobimy taką, myślę, że na chillku misję Bio Research. To jest raczej jedna z tych łatwiejszych misji, także powinno pójść dosyć szybko i lecimy. Dobra, wylądowaliśmy. Dostałem informację, że jest coś takiego, że jak ścinam drzewa, to one automatycznie idą do mojego ekwipunku. Także ja bym chciał pod to iść, tylko mam 3 punkciki. I nie wystarczy mi na to. Będzie trzeba być jeszcze jeden level. Tutaj, bo to jest to. No, to na kolejnym poziomie. No, brakuje mi tam ponad pół poziomu, to sobie to wbijemy. I teraz pytanie, gdzie ja muszę iść? Muszę iść raz, dwa miejsca tylko, okej. Dobra, no to wiadomo, standardowo na początku trzeba łuk zrobić, żeby strzelać. Dobra, także robimy łuk. No to kilka strzał, tam niewiele, ile? 7, bo później będę robił bone arrowy. Dobra, no i już możemy wyruszyć powoli. No i dobra, jestem niby tutaj na tym miejscu, tylko teraz muszę to znaleźć. To jest dosyć duży kawał do zwiedzenia. Także szukam. O, znalazłem. Szybko poszło. Tylko że tego nie mogę zebrać. O to chodzi? No nie mogę. Dobra, dowiedziałem się, że muszę po prostu poczekać na noc, także nie chciałem robić żadnej chatki tutaj, ale chyba zrobimy. Później jeszcze będę musiał tutaj do tej drugiej. Może na ten czas pobiegnę na tą drugą miejscówkę? Brzmi jak plan. Jeszcze tutaj sobie niedźwiadka zaatakujemy, wiadomo, darmowy expik. Chociaż do niego za blisko nie chcę podchodzić. Bo te niedźwiadki w tej grze są giga szybkie. Chciałem go tak z daleka pyknąć, bo zaraz za mną jest woda. Gdzie on tam wchodzi? Odchodź. No. Dobra, i tutaj już chyba się pływa, tak? No, tak średnio bym powiedział. Ale niedźwiadek pływa. Dobra. 119 poziom, ile on ma HP? On tu wejdzie? Chyba tak. Albo nie? Okej, on tędy wejdzie. Możesz skinąć? Proszę. Pyk. Pyk. Pyk, dobra. Wygląda trochę jak jesz. Ale umarł w końcu. Tyle strzał. Dobra, ciekawe ile on da wszystkiego. Uwaga, 27 sierści, całkiem spoko, no i dużo kości będzie, nie? Na strzały kolejne. No i spotkałem kolejnego kumpla. Ogólnie na tym biomie jest giga dużo tych niedźwiadków. Naprawdę. Idzie do mnie? Idzie. Także pyk do wody. Ja sobie poczekam. Bo mi strzał zaraz braknie. Właśnie niektóre rozwaliły. Co mogę zrobić? Zrobię 15. Dobra. A i on już nie chce iść za mną. Chodź, chodź. Dobra, on tu będzie pływał. Prawdopodobnie. Tak, tutaj już pływa. I pyk. Dobra. No, ale naprawdę dużo niedźwiadków tu jest. Ale dobrze, bo level wbije przed kolejną misją. Żeby te drzewa sobie ogarnąć. Dobra, jednak sobie zbudujemy taką małą chatkę, bo wiadomo, no, dużo niedźwiedzi jest. Nie wiadomo,
co się stanie. Zrobimy sobie 4 podstawy. Pyk. A teraz tak, ścianki. No szybkiego sobie zbudujemy taką małą chatkę. Może jeszcze nawet jakiś armorek sobie zrobię, zobaczymy. Okienka wszędzie. Wejście damy tutaj. Pyk, 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 pyk. Dobra, jeszcze 4 podstawy. Kamiennych nie będę robił, no bo to jest tylko taka chatka. Tak powiem na chwilkę. O, nie chciałem tego zrobić. Chciałem zrobić drzwi. By mi tutaj żaden wilk nie wszedł. No i dobra. Crafting bench jeszcze sobie zrobimy. Lepszy łuk zrobię. Żeby te niedźwiadki w miarę tam sensownie rozwalać. Tutaj łóżko. Pyk. Tutaj sobie damy łóżko. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze ognisko, którego niestety aktualnie nie odpalę, bo pada deszczyk. No, chyba będzie git. Dobra, już sobie wrzucę jedzonko. No później. Troszkę drewna. Pyk, dobra. I się ściemnia, więc ja idę zobaczyć, co z tą roślinką teraz. No i dobra, jest to roślinka. A, i teraz mogę, pyk. Dobra. Czyli mamy pierwszą roślinkę. I została nam jeszcze jedna do zbadania, która jest tam kawałek dalej. Dobrze, tak więc zrobimy sobie łuk lepszy, żeby troszkę więcej damage'u wchodziło. I może jakiś armorek na drogę? Robi mi się to? Robi mi się, okej. Czyli tak, ja muszę sobie tlen tutaj zapakować. Pyk. Ósemka, dajemy to tutaj. No i okej. Z tego co pamiętam, to potrzebuje dużo lin. Więc zrobimy sobie liny tutaj. Pyk, 8. I zrobimy sobie liny tutaj. Nie wiem ile ich potrzebuję. Zrobię z 25. 22. O. Niech się robią. Tak więc liny mamy porobione. No i sobie skraftujemy. To co najważniejsze to jest armorek. Legi. No i hełm, bo to daje najwięcej physical resów. No oprócz tego sobie skraftujemy jeszcze tutaj. Dobra. Jesteśmy ubrani. Raczej niedźwiadek tak szybko nie powinien mnie zabić. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wszystko ubrałem? Nie. Zawsze te ręce gubię. Dobra. No i mamy znowu 37% physical resów, mele resów, także powinno być ok. No i dobra, mamy to, wbiłem poziom i dalej nie mogę tego dać. Więc prawdopodobnie muszę jeszcze jeden punkcik tutaj dać. Dobra, więc damy i zobaczymy, czy się odblokuje kolejnym razem. No i dobra, jestem tu na miejscu, więc tylko teraz muszę to znaleźć, nie? Chyba to znalazłem, tylko jest mały problem. Bo prawdopodobnie muszę wykopać to. No, moim kill-offem tego nie zrobię, także... No, będzie trzeba chatkę drugą postawić tutaj, niestety. I to ogarnąć. No i też wychodzi na to, że będę musiał jakieś żelazo znaleźć, czyli jakąś kopalnię. No bo... Bo jest lipa. No, muszę mieć prawdopodobnie żelazny kill-off, żeby to wykopać. Dobra, znalazłem w końcu jakąś kopalnię. Musiałem przebiec aż tutaj, nie wiem. Giga mało, mam wrażenie, że jest kopalnia na tym biomie. Albo są tak dobrze ukryte. Bo na poprzednim, tym pierwszym biomie, to one były obvious, nie? Że to jest kopalnia i było widać wejście. No tutaj jest jednak trochę ciężej. Dobra, mamy przystopione sztabki. Tyle znalazłem w tej jaskini, tyle tam było, także miejmy nadzieję, że wystarczy. Kupimy sobie kowadło. Dobra, pyk. Bierzemy nasze kowadło, stawiamy je.
Może gdzieś tutaj. I potrzebuję 6 sztabek jeszcze. Dobra, czyli wystarczy. Git. Robimy pikaksa. I idę spróbować to wykopać. Mam nadzieję, że się uda. To jakiego pikaksa ja tu potrzebuję do tego, żeby to wykopać? No i dobra, kraftujemy maszynnik bencha. Będę próbował to wydobyć steel pickaxe. Mam nadzieję, że się uda. O, jak nie, to będzie lipa. Pytanie też, czy mi się chata nie zawali, jak to postawię. Mam nadzieję, że nie, ale zobaczymy. Tyk. Dobra, nic się nie dzieje. Także git. I teraz potrzebuję czego? Concentrate furnace potrzebuję, czyli potrzebuję cement zrobić. Czyli to. Iron ingot, na ile? Pytanie, czy mi wystarczy tego. Ile potrzebuję gwoździ? 8. Czyli raz, tak? No to wychodzi. Pyk. I 8 rope'ów, okej. Okay. Ile tu mogę zrobić? 16, dobra, robimy 8. Dobra, rope'y zrobione. No i co? Robimy sobie cement mixer. Bo tego będę potrzebował. Pyk. Kurde, za małą chatkę zrobiłem. Nie wiem, gdzie tego postawić. No dobra, powiedzmy, że tutaj. Dobra, nic się nie dzieje. Ja potrzebuję teraz tree sapa samego. Z tym akurat nie powinno być jakichś większych problemów, bo to się łatwo robi. Pyk. Ile tego potrzebuję w ogóle? A tutaj, 20. Mogę zrobić 10. Dobra, czy tree sapa jeszcze więcej potrzebuję? Nie. Sauna i silica ore, okej, okay, dobra. Idę pozbierać. Dobra, mam wszystko, czego potrzebuję na piecek, także leci crafting. Pytanie, czy ja teraz będę miał... Po co mi ten kilo? Ja go będę miał gdzie położyć? Jak tutaj położę, czy się nie zapadnie budynek? No właśnie. Ooo. Także będzie trzeba to wzmocnić jeszcze troszkę. Dobra, zobaczmy, czy jak ja dam tutaj te podpórki, czy to coś da. Wtedy budynek przestanie się zapadać, czy będę musiał jednak zrobić kamienne podstawy. Dobra. Zobaczmy. Pyk. Okej. Okay. Nie zapada się, więc jest git. I teraz co ja muszę zrobić? Muszę zrobić... Co muszę zrobić? Stal. Tutaj. Steel bloom. I to się robi... tym. Tylko czego ja potrzebuję? Iron ora i coal ora. Okej. Okay. Czyli będę musiał się wybrać... Będę musiał się wybrać po... Po węgiel. Bo węgla nie zbierałem do tej pory. Wydawało mi się, że nie będę go potrzebował, ale jednak okazuje się, że będę potrzebował. Więc ja lecę mu po węgiel. No dobra, zebrałem trochę węgla, trochę irona, także ja nie wiem, ile też tego muszę zrobić. Zrobię powiedzmy 11. Jak to się zrobi, później to przepalimy na stal. No właśnie, tu mogę zobaczyć, ile muszę tego zrobić. Ale to jest platinum. A bym chciał steel. Gdzie jest steel? Platinum. A, steel się robi tutaj, w kowadle. Czyli potrzebuję jeszcze epoxy 4. No, chyba będę mógł zrobić. Aha, tylko siarki nie mam. Chociaż. Jednak mam. Dobra. Wracamy to tutaj. Ja potrzebuję więcej tego. Dobra, róbmy na fulla. Aha, bo tu mi się to kraftuje, okej, okay, to nieważne. Zobaczymy. Okej, okay, wszystko nagle przyspieszyło, także koks. Dlatego 4 potrzebowałem, nie? Więc tak, tutaj wrzucamy... Nie tutaj. No tu jest drewno. Ale tutaj wrzucamy do przepalania sobie to. Z tego nam się robi stal. Trzeba to zasilić drewnem.
No, także tu nam się przepala. Chatka się nie burzy, jak widać, na szczęście. No i tyle. Nie muszę poczekać, aż to się przepali, żeby zrobić steel pickaxe, którym mam nadzieję, że już będę mógł. No, wykopać to. No, tak więc skraftujemy steel pickaxe i idziemy zobaczyć, co i jak. Proszę, żeby się udało. Proszę. Dobra, mogę to wykopać. Już myślałem, że będę musiał jakieś platinum pickaxe robić czy coś, tak że zbieramy. No i tyle. Koniec misji. Także teraz kwestia tylko ewakuacji. Gdzie była? Aż tutaj, kurde, to ja daleko zabiegłem. No dobra. Dobra, udało się wbić jeszcze jeden poziom, 37. No i dalej nie mogę tego dać. Pytanie, czy ja muszę w to iść? Czy w to? Właśnie nie wiem. Bo tu właśnie to jest słabo, to jest rozpisane, bo nie ma tutaj informacji, nie? Czy ja muszę iść tutaj w to? A, ja chyba muszę mieć wystarczającą ilość punktów, bo jak daję tutaj, to tu mi się ten pasek ładuje i chyba o to chodzi, że wystarczającą ilość punktów muszę mieć tutaj w to drzewko. I wtedy będę mógł to, tak, na kolejnym poziomie będę mógł to odblokować. Okej, już wiem, jak to działa. Już jestem niedaleko. A to jest podwodny królik. No, już nie ma podwodnego królika. No i dobra, misja zakończona. Tak? Tak. Dobra, wracamy do stacji. No i co? To tyle. Widzimy się w kolejnej misji.